O, dobry, dobry, dobry. Dobry, dobry. No my też pozdrawiamy. Słuchajcie. Co to gada? Nie to. Ej, to jest jakieś wejście? Idziemy na mury. Dobra, tu się nie ma co zastanawiać, tylko trzeba wybrać jakąś misję i cisnąć, nie? Dobra, wybieramy misję, słuchajcie, i ciśniemy. No, czyli, no trzeba, misji głównej nie ruszymy, bo musi się najpierw czegoś tam dowiedzieć. Dobra, zaraz zobaczymy, czy coś Kaja wie. Zapytamy się w bastionie, czy coś Kaja wie, czy gdzieś z nim mamy iść, czy nie. I... No i tyle, będziemy cisnąć. Trochę już czasu minęło, to może już coś się dowiedziała. Ale nie uciekaj, chodź. Jesteś cała? Tak, to nic takiego. Cała ludzkość pokłada w tobie nadzieję. Wierzę, że z tobą jesteśmy bezpieczni. Dobry z ciebie człowiek, Jax. Podążasz we właściwym kierunku. No i... I ona odpada. No zaraz zobaczymy to. Po kolei. Będziemy po kolei lecieć. Mamy następną tu do przepytania. No i dobrze. Wszystko w porządku? Tak sądzę. To się robi nudne. Ledwo dotrzymują nam kroku. Aha, no i... A co z tą złotą? Co ja mam ją zaprowadzić tam, czy o co chodzi? No to jak ja mam ją tam eskortować? A może ją weźmiemy? Chodź ze mną. Nie potrzebujesz kolejnego towarzysza. Dobra, ty tu zostań. Jakich chipów mam poszukać? Dobra, poszukajmy tych chipów. Wyruszamy za 3. No dobra, no to lecimy 2, to jeszcze. 1. No to fli. Przed nami znajdują się liczne jednostki. Musimy działać szybko, bo znowu nam uciekną. Nie wiem, czy tego kiedyś nie chciałem Będę podjąć. Za tobą, dowódco. Ale chyba było trudno po prostu. Czy się ciężko, to mamy odkryte? Tak, nie? Wysoka szansa zawalenia. Dobra, idziemy tam ciśniemy. Takich to będę jadł na szalanie. Dobra, panie. Aha, bo tu są ci dobra. Przypuszczenie. Warto rozpatrzyć negocjacje jako alternatywę dla działań ofensywnych. Nie będziemy tutaj negocjacji jakieś. Nawet maszyny nagle mają cikę. Ładnie towaru tutaj.
On mi jebnął. No kurwa, masz się leczyć, a nie. Spierdalaj. No szkurwa, ale mi jebnę. Który to tam tak pizga? Gdyby ci skurwiele byli skłonni negocjować, to chyba nie atakowaliby nas bez ostrzeżenia, co? Logiczne stwierdzenie. No właśnie. Bardzo logiczne. Wiesz wszystko, co tam ci dają. Sztylet, jakiś nóż. Tamec, może ten jest ten strzelający, co? Kurwa, ale mi jebny. No dalej, ty się lecz, chłopo. Tu się już chyba rzucać tutaj. Po co było takie akcje robić? Dziwny jest ten świat. Coś tu jest, nie? Coś tam mi pokazywało. Dobra, nieważne. Może wspinać się pokazywał, co? Nie, taśma, dobra. Szkoda, że tam sobie nie wlecę, nie? Do góry bym sobie tam wleciał i... I my mogli naskoczyć. O, albo tutaj chociaż. Że jak oni tu wchodzą tutaj? Daj ostatni cios. Dobra, jeszcze dwa do jedna. No nie wierzę, przecież tu był ostatni też. Raport. Schemat potwierdzony. W tej lokalizacji również rozmieszczono chipy i pozyskano komponenty komputerowe. Chyba rzeczywiście potrzebują większej mocy obliczeniowej do swoich badań. Tego albo zasobów. Niewykluczone. Jednak według niedawnej analizy obcy posługują się bardziej zaawansowanymi podzespołami. Na pewno da się to jakoś wytłumaczyć. Zbierając elektrozłom, niebianie upewniają się, że nie użyjemy go przeciwko nim. Teoria potencjalnie słuszna. Przypuszczenie poparte aktywnością obcych w strategicznych punktach. No dobra, ale jak wpłyniemy na poprawę naszych... Nie wiem, o czym on mówił tak do końca, więc... Analiza niekompletna.
Technologia Niebian opiera się na sieciach neuronowych. Jest wysoce wydajna. Wykorzystują żywą tkankę. Częściowo. Korzystają również z modułów. Jeszcze by trzeba było inteligencję rozwinąć, żeby potem nie było czasem na końcu, że nie możemy czegoś wybrać, bo nie mamy odpowiedniej liczby punktów umiejętności, nie? Odezwij się, jeśli czegoś się dowiesz. To by było chore. Przyjąłem. Dowódca zostanie poinformowany o wykryciu nowych lokalizacji. To jakiś towar tu jest, coś w pikopaku? No i zaraz tam sobie pójdziemy też. To. O kurwa, ile ich jest? Nie widziałem, że aż tyle. Kurwa, miałeś odsunąć się. Jebany Polsce. My go już tu jedziemy. Dawaj. Do góry bym też poszedł to sprawdzić. Kurwa, nie to. Tam towaru trochę można uzyskać, okej. Fajno, ale jeszcze tu zobaczymy, co jest. Halo, co tu jest? Jest trochę towaru. Ciemny eleks, mroczny. Trzymano zło. Świetny złom, po prostu. To jest safe, nie? Ale... Jeszcze nie znam... Nie znam pinu, nie? Papier okej. No ale co z tym robotem tak w sumie właściwie? Ja nie powiem, bo ciekawi mnie, co tam jest jeszcze w tamtym budynku. Można by było to sprawdzić, co? Coś jest, nic nie ma. Wielkie tereny, nic nie ma. Ale poleciałbym tam jeszcze zobaczyć. Da się tam jakoś wejść? A, te są, kurde. Ej, nie było takiej, kurde. Lepkie.
Nie pluj. Kurwa, jeszcze jakiś wilk doleciał. Kurwa. A gdzie jest ten mój... Dobra, to finisher. Śmierć mutantów, tutaj to nawet jakieś zadanie było to. Ale je. Nawet nie widziałem. No ale zrobiliśmy, no i dobrze. A ciekawe, do kogo to było zadanie. Dobra, piszmy sobie. Jest trochę towaru. Jakieś fajne miejsce. Jakiś przepis na co? Jakieś nadziewane gówno. Oczywiście save, do którego nie mam wejścia, bo nigdzie nigdy numeru. Fajki, fajki, fajki. I tu zaraz coś wyskoczy i się wys... O! Cię tu dostałeś? Z drobną pomocą mojej wiernej broni. Rozumiem. Jakiś czas temu wyruszyliśmy do ruin w poszukiwaniu materiałów. Nie spodziewaliśmy się jednak tylu stworów. Otoczyło nas stado szlamoplujów. Gdyby moja towarzyszka Zendra nie odwróciła ich uwagi, teraz byśmy nie rozmawiali. Od tamtego czasu się ukrywam i trzymam się z dala od potworów. Chyba wiem, gdzie będziesz mile widziany. Załatwiłem szlamopluje. A zaraz tam to ten, ciekawe, czy dadzą nam coś powiedzieć, czy nie? Nie mam pojęcia, jak tego dokonałeś. Proszę, weź to. Przyniosłeś mi wolność. Przynajmniej tak mogę się odwdzięczyć. Nareszcie sobie stąd pójdę. O, do bastionu go zgarniemy. Chyba wiem, gdzie będziesz mile widziany. A, naprawdę? Gdzie? Na południe stąd, w górach, leży pewien bastion. Tam zawsze szukają chętnych do pomocy. Powiedz im, że to ja cię przysłałem. Dadzą ci coś do roboty. Brzmi idealnie. Tak zrobię. No i fajnie. Jeszcze jakieś manty? Dobra. Kazaliśmy mu iść do bastionu, no i o to chodzi. Wyżej już nie wejdziemy. Super. No i on pójdzie do bastionu. Tędy, oczywiście. A jak żeby inaczej? Dobra, a czy ja w ogóle potrzebnie idę w tą stronę? Tam w ogóle jaki jest ten. Ciekawe co tam jest, nie? A, to jest chyba księżna osada. To jest chyba to depozytorium, ja tam widzę chyba. Albo jeszcze coś innego. Ale chyba tak. Dobra. Ale jeszcze chciałem coś. Aha, no właśnie, bastion jest tą załzą, nie? Czy ona da się zaprowadzić, czy nie? Nie wiem właśnie. Jakieś załzołata ta załza. A ile ja mam w ogóle punktów? O, jeszcze pytę punktów do bicia level. To jest
Zołza to jest Zołza, dobra. A jak ja mu powiem, że... Nie potrzebuję cię już. Czekaj w bastionie. Dobra. Chodź ze mną. Ciekawe, czy ja teraz mogę iść, nie? Baxter może próbować skorzystać z okazji i się ciebie pozbyć. Nie boisz się tego? Nie dam się zastraszyć. No dobra, i teraz co? Teraz mamy gdzieś z nią iść? Mapa, gdzie to jest? To jest tu. A gdzie są panici? Panici nie są. Gdzie są panici? Panici tutaj byli. Kraterze. Idziemy z nią tędy. Przyznam Baxterowi. Namiot w kraterze rozbiłby wyłącznie niesamowity śmiałek albo niewiarygodny dupek. Stąd prawie nie da się uciec. Dupek zastawi się jednak szeregiem durniów, którzy zaryzykują życiem, byle skurwielowi włos nie spadł z głowy. Też fajna lokacja. Jak ci się żyło z Morkonami? Łatwo. Bez ściemy. Bez wszechobecnego pierdolenia. A, czy ja dojdę do Baxtera? To, co myślą. Zawsze wprost. Wszyscy wiedzą, kim są i czym powinni się zajmować. Spójrz tylko na tę szczurzą norę. Nigdy jej nie ufałam. Chujowe jedzenie, towarzystwo i chuje. Chcesz wracać? Ależ nie. Krótkie podsumowanie. Jak nie otrzymasz z tobą to nigdy nic nie wiadomo. No. Kogóż to przywiało? Jesteś bliźniaczką Logana, nie? Co słychać u tego gnoja? Dawno temu ten zawszony skurwiel przejął mój fort i wyrzucił mnie na zbity pysk. Ta brzmi jak robota Logana. I co z tego? Zanim zapytasz, od lat nie miałam z nim nic wspólnego. Jak chcesz dobrać mu się do dupy, droga wolna. Kręci się gdzieś na wybrzeżu Karakis. Dzięki za wieści, słonko. Ale każdy z odrobiną oleju w głowie wie, gdzie go szukać. Problem polega na tym, by go dopaść, nim się połapie. Wysłałem za tym zasrańcem moich najlepszych ludzi, a i tak rozerwał ich na strzępy. Twardy z niego drań. Bez dwóch zdań. A co u ciebie? Jak widzę, skumałaś się z Morkonami. Tak się składa, że w mojej kolekcji brakuje Morkonki. Zawsze się zastanawiałem, czy w łóżku też jesteście takie wierne. Prowokacyjne. A ja? Jakie to uczucie odciąć facetowi fiuta? Ostra z ciebie sztuka. Cóż, skoro na nic mi się nie przydasz, to wypierdalaj. Morkoni wysłali Zołzę z misją. Dobry ten. Musi z tobą porozmawiać. Dzięki, ale umiem mówić za siebie. No dobra, Zołzo. Słucham. Czego do kurwy nędzy chcą ode mnie? Ksiądz proboszcz z plebanii. To tylko kwestia czasu, zanim wandale zrównają tę twoją dziurę z ziemią i zetrą ci z twarzy ten durny uśmieszek. Skoro tak, to po co zadajesz się z tym palantem? Niezły z was, kurwa, kabaret, wiecie? Serio mówię, w życiu się tak, kurwa, nie uśmiałem. Za taki tekst powinienem wam wypruć flaki. Ale coś wam powiem, żałosne, głupie gnidy. Chyba już wystarczająco się nacierpię. Ale ta animacja twarzy nie pasuje, nie? Do tego. To tu trochę się skiepścili, chociaż tu w całej grze jest taka beznadziejna, ale... razem, bo w pojedynkę to na pewno długo nie pociągniecie.
Się dziwcisz. No i co teraz? Wypierdalaj w podskokach! Zanim... Iżanka, mogę wziąć Alex? Dobra, nie będę brał, bo jakaś afera z tego... Mogło pójść lepiej. Nawet mi nie gadaj. Powinnam była urwać mu jaja. A co z dyplomatycznym podejściem? Przykro mi, ale mało mnie to obchodzi. Zasłużył sobie. Niemiłosiernie mnie wkurwiał. Zastanów się, czy nie chcesz przemyśleć tego planu. Nie zachowuj się jak baba, co? Wiem, co robię. Skoro tak twierdzisz, jak przedstawia się zatem kolejny krok? Poinformuję cię, kiedy zajdzie taka potrzeba, dupku żołędny. Aktualnie mam ochotę potrenować trochę z bronią. Odezwij się, gdy będziesz gotowa. Ej, chuj, zostawiłem mnie i kasuję. Nie potrzebuję cię. Ja sobie też tam wrócę i wezmę sobie robota z powrotem, bo... Tak, jasne. No chyba, że sobie wezmę jeszcze tą. Chyba, że sobie jeszcze wezmę... Kaję, nie? Dobra. A to? Gdzie on jest? Też w bastionie? No my coś tam musimy zrobić? No zobaczymy to. Gdzieś go muszę zaprowadzić chyba. No to zróbmy sobie jeszcze to i pasuje. I akurat na dobranoc odcineczek. Kurde, to jest potężne. Jednak musimy sobie zrobić to. Hej, książę dał nam kolejną misję. Zbieraj się. No to dawaj, jedziemy. A czekaj. A ciekawe, czy jak wezmę robota, to z nim też pogadam i pójdziemy we trójkę? Chodź. Dobra, no zobaczmy, może we trójkę pójdziemy, ale by były jaja. O kogo chodzi? Fajnie by było. Opowiem ci po drodze, nie mamy dużo czasu. Nie, jednak opuszcza grupę. No dobra. Myślałem, że się tak da. No ale się jednak nie da. Musi gdzieś tu być. Kogo dokładnie szukamy? Morkona, który podobno wszedł w posiadanie całej góry metalu i może go wynieść z groty. Dobra, szkoda tracić czas. Lepiej poszukajmy go w bazie Morkonów. Dokins powinien pomóc mi zwalczyć infekcję. Zamiast tego dwoje się i troje na rzecz szóstej siły. Cholera! To jest naukowiec od siedmiu boleści. Już raz próbował nade mną zapanować przez ten przeklęty chip. Fajnie. Na szczęście wyłączył go na lata po wojnie z Albami. Jeszcze jakiś leci. Ale leci tutaj. Infekcja. Zdążyłem już o niej zapomnieć. Muszę wyćwiczyć umysł, nim to samo spotka mnie. Zawsze mnie zastanawiało, co to takiego. Co? Co masz na myśli? Takie wielkie skrzynie. Co tam, że skółka? Kto by to pociągnął? Olej. W porządku. Nie myślę, że to jest jakieś easy zadanie. To jaka baza tej? Czyli to z tobą miałem się spotkać. Na to wygląda. Dobrze. Na początek sobie coś wyjaśnijmy. Pojawią się drobne komplikacje. Drobne. Też mi niespodzianka. Co to znaczy? Wszystko czeka już na odbiór. Cała sterta blachy i dość materiałów, by wznieść niezłe obwarowania. Pozostaje tylko jeden problem. Słucham. Złom nadal leży w pobliżu posterunku, przy wejściu do groty.
Żartujesz sobie, prawda? Musimy wejść i wyjść z groty z toną żelastwa, nie dając się na tym przyłapać. Albo tak, albo po prostu tam wparować i wszystko wytargać. A potem wszcząć wojnę z Morkonami z powodu jakiegoś szmelcu? Książę, nie, nie bardzo mi się podoba. Gdyby się dowiedział, dostalibyśmy po łbach rozżarzonym prętem. Cóż, bardziej wam nie pomogę. Menda, i tak już nieźle nas wkopałeś. Lepiej stąd zjeżdżaj, zanim zaświszczy stal. Interesy z tobą to przyjemność. No i co teraz? Na pewno nie wydaje się sam krat stamtąd. Pod Morkonu. Ale bajzer. Cóż za rozczarowanie. Za coś takiego powinienem pozbawić skurwiela głowy. Według mnie prędzej czy później i tak by do tego doszło. Skąd ta pewność? Bo każda nasza misja od księcia to robota głupiego. A ty znowu kurwa o tym? Jeden Morkon nie zdołałby wynieść z groty takiej ilości metalu, nie wciągając w to innych. To wszystko jakiś żart. Może to nieszczególnie zabawne. Myślisz, że książę da ci wreszcie zlecenie, z którego nie wrócisz z pustymi rękami? O czym ty mówisz? No dobra. Otóż zaczyna mi się robić ciebie żal, Drab. Ocknij się i przejrzyj w końcu na oczy. Pomyśl przez chwilę, jak książę ostatnio cię traktuje. A co ważne? Już mu któryś raz to tłumaczę. Co pewnie dla ciebie szykuje. Dobra, ale ty się do tego nie wtrącaj, jasne? Jak słońce. A co to ściąga tak ten mikrofon? Czy się sprawa się potoczy? Nie mam pojęcia, co. Kurwa. A co, że grom gotowy? Ruchy, nie ma. Dobra. Dobra, czekaj w bastionie. Czekaj w bastionie, bo tutaj nic nie zdziałamy. Ja sobie standardowo wezmę z bastionu sobie. No właśnie, no dobra, ale idziemy go wziąć, bo potem zapomnę i będzie Gimela. To jest bastion. A dołączył już ten? Zobaczymy, czy dołączył już ten alb. No chyba tam stoi. Odejdź, nie ma... No to nie mi, chuj. No jest. Zawsze jest coś do roboty. No aktualnie nic nie robi, no ale... Dobra, a weźmy tą Kaję, zobaczymy, czy gdzieś z nią może pójdziemy, czy nie. Jest Kaja, tu jest Zouza. Tu jest Kaja. Chodź ze mną. Coś powiesz, czy nie? Dobrze. Coś możemy razem zrobić? Chyba nie. No to jednak nie idź. Nie potrzebuję cię już. Czekaj w bastionie. Jak chcesz. Myślałem, że jeszcze coś idzie zrobić, ale raczej już nie. Aha, no to idziemy może do Falka jeszcze tylko. Weźmiemy sobie robota. A kurde, no nie wiem. Falk jest tam gdzieś. A młody? Dlaczego tak rzadko bywasz w forcie? I pytam teraz poważnie. Nie lubisz dzieci, czy co? To chyba najtrudniejsza rozmowa, jaką syn może odbyć z ojcem. Jestem po prostu rozczarowany. Chciałbym tylko mieć rodzinę. Pełną rodzinę.
To dlatego reszta dzieciaków nazywa mnie Benkartem. Bo nigdy z nami nie mieszkałeś, tylko żyjesz nie wiadomo gdzie, jak pustelnik. To prawda. Przykro mi. Mnie też. I po rozmowie. Dobra, gdzie jest Falk? Tu gdzieś on stał, na dole. To jest. Hej, nie zapomnij dać mi znać, gdybyś chciał rozpocząć kolejny eksperyment. Skoro już o tym rozmawiamy, od jakiegoś czasu analizuję pewien pomysł. Tak? Trudno jednak określić, czy zbliży mnie on do zamierzonego celu. Jeżeli nie zaryzykujesz, to nigdy się nie przekonasz. Tak jest. Co zatem planujesz? Chcę wesprzeć Bastion. Borykają się tam z pewnym kłopotem. Otóż dookoła pełno jest dzikich zwierząt i innych uporczywych stworzeń. Pragnę udać się na polowanie i spróbować ochronić Bastion przed bestiami. Ha, a co to ma wspólnego z rozwojem twojego człowieczeństwa? Pomoc przyjaciołom w opałach to wręcz jego definicja. No, chyba racja. Wyruszymy, kiedy będziesz gotów. Po prostu się do mnie odezwij. No dobra. Idziemy zapolować jeszcze. Zapolujmy. Odwiedzimy zbiornik wodny u podnóży Bastionu. Pojawiło się tam ostatnio sporo dość kłopotliwych mokrołazów. O ile się nie mylę, będzie warto się nimi zająć. No to ci się. Nie lubię ich, ale... Mokrołazy bywają dość niebezpieczne. Tak jak wszystkie inne stworzenia na Magalanie. Na przykład albowie. Czy to miało być śmieszne? Dobrze, że się jeszcze po dupie nie podrapał, no. Ach, cholera. Czas bić! Zanotowałem reakcję. W przyszłości powstrzymam się zatem od prób żartowania. I to jeszcze jedno leży. Jeszcze mamy towar? Ja myślałem, że jakiś towar. Dobra, tam są gdzieś następne. Falk, uważaj. Kurwa. Nie lubię tych mędów, jak nie wiem. No i dobra, mamy misję ukończoną. Kolejną. Ale doświadczenie... Czy sprawę mokrołazów można już uznać za skończoną? Na to wygląda. Przekonajmy się więc, czy nasze działania przyniosły zamierzony efekt. Dziękuję ci za pomoc. Współpraca z tobą sprawia mi wiele radości. Tak właśnie mówią ludzie. Zgadza się? Nie do końca, ale... Cała przyjemność po mojej stronie. Ha! Tak, zdecydowanie. No i fajno. Oczywiście. Dobra, jeszcze sobie zgarnę to. No i co? No i lecimy do Bastionu w takim razie. A ten co to za ziomek? A, to jest ten. Dawaj, chodź. Dawaj, dawaj. Chyba zabiję. No
zrobiliśmy to. A to już taka zabawa taka, nie? Ale już jesteśmy mocni, nie? No to trzeba oddać, że człowiek jest mocny. Jakie tu mamy widoki? No fajnie. Dobra, wracamy do bastionu sobie. Nie tędy. Wracamy do bastionu. Dzisiaj Falkowi pomogliśmy. Jest zadowolony. Piękny odcinek nam wyszedł. Ale z teksty tego Baxtera, nie? Z Ozone, no to były lepsze. Wykryto nową lokalizację. Thompson Town w Caracas. Wygląda na to, że chcieli podłożyć pluskwy w starych ruinach. Myślałem o tych sieciach neuronowych niebian. Powiedz, jak bardzo są wydajne? Czyżby jakieś jeszcze zadanie? Do analizy potrzebne będą chipy kontrolne. No, to przekopmy się przez ten gruz w imię nauki. Czujniki pozwolą uniknąć bezpośredniego kontaktu. Wszystko, byleby nie pobrudzić sobie rączek, co? Aktualne wyposażenie nie... Nie obejmuję rąk, wiem. Celem zachowania równowagi psychicznej ćwiczenia są ci stanowczo zalecane. Dawaj. Dobra, rozpocznijmy trening. Przyjąłem. Uruchamiam protokół treningowy. No i po treningu. No i pasy. Dzięki. Oby na jakiś czas wystarczyło. W gotowości. No i jedziemy po te chipy jeszcze. Czekaj. No, dobra. Do roboty. Pora znaleźć. Dobra, bo myślałem, że już skończymy, ale jeszcze sobie polecimy z tym zadaniem. A co tam? Nie będziemy się tutaj cackać. Jak już jesteśmy, to... Im dalej posuniemy do przodu, tym lepiej. Przypuszczenie. Wróg wie o operacji przejmowania chipów. Tak uważasz? Wróg wysłał na te obszary więcej oddziałów. I damy im radę. Dawaj tam. Co? My nie damy rady. Kto wie, ile to jeszcze potrwa. Się tam z kimś... O kurde. Podążam za dowódcą. Dawaj, nie. Ej, za nie przyjdą. Tu jest trochę ich do zrobienia, ej. Jebnę. Tutaj kurwa ile on będzie przeładowywał to. No ja pierdolę, no ma takie długie przeładowywanie, że iż do chuja. No gdzie jest teraz ten? Robot. Dobra, to już gadaliśmy o tym. Trening najpierw, dobra, najpierw trening. Jest to co robiliśmy, tylko nie zapisałem. Jeszcze idziemy kupić towar. Kto wie, ile to jeszcze się. Ampułki, jakieś coś. Hej, Paolo, jestem gotowa na kolejną audiencję. O Jezus. Którego szczęściarza chcesz odwiedzić tym razem? Sędziego Reinholda. Klerycy bardzo skorzystaliby na umowie handlowej z Morkonami. Jak go przekonasz, by ci zaufał? Klerycy pragną ocalić ludzkość. Morkoni nie do końca. Pomóż mi się tam dostać, wiem co robię. Dobra, audiencja u kleryków. Zaraz zrobimy, tylko tu sobie wezmę, może będzie miał trochę towaru. Nie ma za dużo lepszych fantów ogólnie, nie? Dobra. Czekajcie, nie to.
Co? Mamy 28, mamy 28. Dobra, jeszcze idziemy tam kupić. Na dole może ten jeszcze nam sprzeda. Kurde, jebu. Kurwa. Ja z tym chciałem zagadać, o dobra. To się przyda. Za 6 koła? No tyle. No za 2 koła, dobra, to lepiej. Bluza niby lepsza. Za ile? Za 15 koła. Nie mam tyle. A co mogę sprzedać? W sumie może lepiej nie, ale to i to. Nie, 15 i tak nie ukulam. Myślałem, że może ukulam, ale nie ukulam na pewno. A zdrowie, napój energetyczny, no to się kurwa sprzedałem, no i chuj. Co to jest? Złom. Ale złomu od groma, a nic kasy, nie? Fajki. I tak 15 nie ukulam, no to jest najlepsze, nie? Jakby to sprzedawał? Nie wiem właśnie, o co tutaj się z tym eliksirem, wiecie? Kosztowność. Nie po to to zbieram, żeby to zostawiać, kurde. Mam 15, mam 15 równo. Ciekawy jestem, nie wiem, kupować to czy nie kupować. Pancerz plus 16, nie? To też jest na przykład lepsze wtedy, ale... Dawaj ten lepszy pancerz. Dobra, to teraz to, co mam założone, mogę sprzedać. Z obecnym właściwie pewnie będzie. Tam, tam, i gitara, dobra. Dobra, koniec. Teraz to jeszcze założę. No, fajna bluza. Dobra. Zapisujemy sobie i idziemy z załozą. Kupiliśmy sobie trochę towaru, mamy amunicję, mamy wszystko. Gdzie jest ta załoza? Oczywiście taki strój rebelianta. Dobra, chodź, idziemy. Hej, słuchaj. Kurde, potrzebuję twojej pomocy. No nie tero. Czyżby? A to ci niespodzianka. Co się stało? Tylko nie rób wielkiego halo, dobra? Oczywiście. Ale teraz z Zołzą chciałem. Zastanawiałem się nad tym, co mówiłeś. O księciu. I? Cóż, trochę trudno mi tu pojąć. Gdybym nie pracował dla Baxtera tyle lat, to pomyślałbym, że... Że celowo cię zwodzi? Ciszej, takie słowa uchodzą za zdradę. Jako Banita odpowiadam bezpośrednio przed księciem Ateris. Jasne, łapię. Ale jak to ma się do mnie? Muszę złożyć księciu miesięczny raport. Tak jak każdy, kto mu służy. W każdym razie czas, bym przedstawił mu ten raport. Może być ciekawie. Prawdziwy z ciebie kutas, wiesz?
Nagadałeś mi, że Baxter leci ze mną w chuja, dlatego pójdziesz ze mną. Chcesz, bym bronił cię przed księciem? Jeśli rzeczywiście pragnie się mnie pozbyć, to przynajmniej i tobie się oberwie. A co, jeżeli odmówię? Wtedy zaciągnę cię tam siłą, Wajzo. Hej, Wajzo. Dobra, potrzymam cię za rączkę, jeśli Baxter będzie krzyczał. Drwisz sobie ze mnie? Serio? Dobrze wiem, na ile poszedłeś przez ten bajzel w bastionie. Gadaj zdrów. Sam pewnie nie do końca wierzysz w tę całą szóstą siłę. Nie pojmujesz, jak bardzo się mylisz. Ale przynajmniej mam fajny ten... Im szybciej skończymy, tym lepiej. Przynajmniej mam fajny strój. Zbieraj się i ruszaj do krateru. Daj mi znać, jak będziesz gotowy. No i dobra. Żaden z niego kumpel Logana. Żaden z niego kumpel Logana. To prawda. Ci dwaj idioci się nawzajem nie znoszą. Są jednak zbyt słabi, aby rozpętać wojnę. Więcej na niej stracą, niż zyskają. Dobra. To był... Co ona znowu gada tam? To było wyjątkowo chujowe. Widziałaś się z klerykami? Bez ciebie? Nie ma szans. Dobra, idziemy. Aha, ona już jest z nami, dobra, okej. Okay. Gdzie są klerycy? Dziennik. Tu jest Falk, a gdzie mam Tom? Violet? Audiencja u kleryków, mam tutaj, dobra, okej. Okay. Mapa. Ciśniemy do zamku. No to robimy tą audiencję w sumie. Zauważmy, bo tam ciśniemy do zamku. Co to ma do rzeczy? Tłumaczyłam ci. Morconi potrafią porządnie załatwiać się sprawy. W sypialni capiło tak, że sam Bóg by się zżygał. Musiałem napchać sobie starych skarpet do nosa, aby tego nie czuć. Zatkałeś nos? Taki to pożyje. Nigdy nie zapomnę tego smrodu i tej ciągłe modły. Sami najświętsi by przy tym ochujeli. Ty to zawsze szukasz dziury w całym. Ej, ale powiem ci coś, co cię pocieszy. Morconi szukają takich jak my. Coś mi mówi, że tym razem nam się powiedzie. Jestem pewien, czy dam radę zrobić jeszcze krok. Stopy mi zaraz odpadną. Przysięgam. Zaprowadzę cię tam na kopach. Dalej, ruszaj się. Dlaczego twój brat nie próbował odebrać Baxterowi tronu? Kwestia jebanej odległości. Baxter przesiaduje w kraterze, a Logan na wybrzeżu Karakis. Poza tym pewnie nie sądzi, by krater był wart zachodu. To tylko zaśmiecona dziura w ziemi. No i dobra. Zapiszmy sobie. Przecież klerycy oddali ci do dyspozycji swoje oddziały, gdy walczyłaś z Albami. Tak, cóż, liczy się tylko tu i teraz. Czasy się zmieniły. Nigdy nie polegniemy. Nigdy! Aha, bo ja nie jestem gadą, dobra. Przyprowadziłem ze sobą Zouzę. Obecnie działa jako... posłaniec Morkonów. O tak, Zouza. Pamiętam ją. Dowódczyni, która... Ja nadal nie wiem, do kogo to dołączyć, więc... Przeciwko album w ciekawe, czy da się w ogóle nie dołączyć do nikogo. Co mogę dla ciebie zrobić? Do żadnej frakcji. Czy klerycy naprawdę dali się wyrzucić z hord w Ignadonie? Tak wam na nim zależało. Tak, to jedno z wielu dźwiganych przez nas brzemion. Wspominamy tę stratę z bólem. Postęp technologiczny, jaki nastąpił w hord. Lecz gdybyśmy tam zostali, najpewniej wszyscy byśmy zginęli. Jedna z twierdz najeźdźców wylądowała dokładnie u wejścia do miasta, niszcząc niemal wszystko. Czy to dlatego opuściliście hord? Ponoć Albowie, po tym jak już się zjawili, spuścili wam taki wpierdol, że uciekaliście, aż się kurzyło. Wasz słowa. Niczego nie neguję. Takiego dokonaliśmy wyboru. Inaczej nie zdołalibyśmy przetrwać. Ha! Podkuliliście ogon, gdy tylko zwęszyliście kłopoty. A mimo to ci głupcy ryzykują dla was życiem.
Przybyłeś tu wyłącznie po to, by nas obrażać? Obrażać takich tchórzy? Strata czasu. Wasza żałosna, blaszana armia niebawem i tak zmieni się w kupę złomu. Jeśli nie za sprawą albów, to bez wątpienia z powodu chmar stworzeń rozsyłanych wszędzie przez najeźdźców. Dość tego! Koniec rozmowy! No i dupa. Ktoś potem będzie szukał tego papieru, to on to był. Ups. Proszę, mamy towarzystwo. Dobrze, że zakupiłem amunicję. Chodź tu, tutaj jestem. Dobra, muszę się szybko wyleczyć. Ej, ale tu podszedł, ej. Ej. Ej, akurat się po coś si... Ale dobrze to wie. Kurwa, ty co tu chcesz? Ten latający najgorszy. Ej, bo się trzęsie, że jak... Dobra, mamy to. Kurwa. Dobra, mamy to. Ej, ej, leccie, leccie. Że to leczenie kupowałem, bo... To my nie dali rady. Dawaj, 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 dawaj. Ale mają namierzenie tutaj. Dobra, leczymy się. Cztery są, nie? Ale... Zaraz go obalniemy. Dobra. Jego też zaraz. Dobra, mamy to. Trzymamy leczonką. No chodź, chodź do dziedzin. Gdzie się posadzi? Dobra, ostatni został. Dobra, leczonko. No i dawaj. A gdzie jest załóza teraz? A tu jest towaru, ja cię kręcę.
jak się cofa tutaj? Jebany kleryk wysłał na nas maszyny. Musiałaś go prowokować? Trzymasz jego stronę? Przecież ciebie też zaatakowały. To ty byłaś celem. Ja tylko stałem im na drodze. Nieważne. To twój pomysł na negocjacje? Wkurzać wszystkich, aż się na ciebie rzucą? Ej, wal się! Nie mój problem, że ludzie nie mogą znieść odrobiny szczerości. A gówno prawda. Po prostu szukasz okazji do rozruby. Czy prosiłam cię o jebaną opinię? Niewiarygodne. Postaraj się tylko bardziej uważać, dobra? Szczęście kiedyś nas opuści. Dobra, dobra. Dam ci znać, gdy będę gotowa na spotkanie z następną frakcją, w porządku? Teraz chcę poćwiczyć i trochę odreagować. No i dobra. Chyba cię nie przekonam. Daruj sobie. Dobra, my bierzemy jeszcze to. Tu jeszcze są jakieś fanty? Nie ma. Aha, bo to po prostu zasadzka była tylko i nic więcej. No i gitara. Ej, tam jeszcze coś jest? Co tu jeszcze jest? Aha, już było. No dobra. No, ale żeśmy tutaj narobili tego ładnie towaru. Tu jeszcze coś jest? O, tu jest towar. Dobra, słuchajcie, zapisujemy, bo to, co tu mamy? Gafa dyplomatyczna, dobra. No, będziemy cisnąć tam dalej, no, bo teraz się boję, że znowu wrócimy do bastionu i zaraz ktoś nas gdzieś przechwyci i coś. Ale wracamy sobie do bastionu, zapisujemy gierkę i pójdziemy sobie najwyżej z tym po te chipy, nie? Ale to już w następnym odcineczku. Najpierw zapisujemy. To już w następnym odcinku sobie zrobimy. Także trzymajcie się, dzięki, do zobaczenia na live'ach.